Widzowie, jak dobrze liczę, to to już jest czwarty dzień siedzenia w tej klatce. Naprawdę zaczynam mieć jakieś zwidy. O mamy, ja już tutaj naprawdę nie kolorowo tutaj jest. Ale zanim przejdziemy do odcinka i zanim będziemy tutaj kolejne jakieś pewnie rzeczy dziwne robić, no to chciałbym wam bardzo serdecznie, widzowie, podziękować za to, że że to wszystko idzie tak jak idzie, no bo już jakby 3 dni z rzędu mamy 100 tysięcy pod filmem. Teraz nie wiem po prostu co się dzieje, nie wiem jak mam wam dziękować. Po prostu dziękuję bardzo za to, że tak powiem hucznie oglądacie te filmy. No i też, prawda, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Ponieważ jeżeli to zrobicie, no to na pewno mam większe szanse na wyjście stąd. I może Yeti się za jakiś czas nade mną zlituje i powie: dobra, dobrze ci szło na tym YouTubie, sporo subskrypcji wbiłeś, widzowie zostawili łapki w górę, to cię wypuszczę. No, chciałbym wierzyć w to, że jest, prawda, jakby to powiedzieć, istnieje taka wirtualna rzeczywistość, w której to się wydarzyło. Mam nadzieję, że jest taka szansa. Siemano, widzę, witam bardzo serdecznie. Na pewno wielu z was lubi grać w gry. Skąd to wiem? Dlatego, że jesteście na kanale, na którym głównie gra się w gry. Ja może nie często, ale raz na jakiś czas zdarzy mi się kupić jakąś grę. I nigdy tak nie jestem uśmiechnięty jak wtedy, gdy mogę kupić tą grę taniej. A z okazji wiosennych promocji możecie na PlayStation Store kupić sobie różne, przeróżne gry. Ale jakie? To więcej wam pokażę, jak pójdziemy do komputera. A więc w tym momencie jesteśmy już oczywiście na PlayStation Store. Ukazuje nam się piękny baner: wiosenna wyprzedaż, oszczędź nawet 75%. Wiecie co to jest 75%? Wchodzimy sobie w zobacz więcej i zobaczmy co tutaj się prezentuje. Możemy mieć gierki za mniej niż 85 zł. Jeżeli ktoś jest chętny oczywiście. Ja sobie sprawdzałem tam te gierki przed chwilą i tam większość gierek, które były, ja już miałem akurat, więc ja chcę wejść w bestsellery. Za 84 zł The Last of Us, 50% zniżki. Bierzemy. Far Cry 6, 50% zniżki. Bierzemy. Oj, Far Cry'a to trzeba mieć. Zobaczmy, że coś jeszcze tutaj jest takiego. Tak myślałem, że wyceluję w 3 gierki. A oczywiście bardzo ważna sprawa, to są gierki na PS4 i PS5. Więc jeżeli macie takie, prawda, konsole, ja mam, czasami sobie tam grywam. Więc jeżeli wy macie takie, prawda, konsole w domu, to możecie sobie takie rzeczy kupić. No bo uwaga, oferty znikają bardzo szybko. Bardzo ważna sprawa jest taka, że cała oferta wiosenna trwa do 27 kwietnia. Więc śpieszcie się, śpieszmy się kochać te przeceny, bo tak szybko odchodzą. A ja w tym momencie jeszcze jedną gierkę bym sobie wybrał. Red Dead Redemption. Polowałem na tą gierkę, no to sobie zagramy. O, i koszyk prezentuje się teraz cudownie. Patrzcie, 857 zł to jest cała kwota, którą normalnie musimy zapłacić, ale dzięki tym przecenom 488 zł rabatu zostaje nam 369 zł do zapłacenia. To jest naprawdę niewiele w porównaniu za to, ile mamy gier, bo mamy 3 gierki, naprawdę dobre gierki. Jedyne co mogę do tego dodać, to to, że pierwszy link w opisie odniesie was właśnie do tego sklepu, dzięki czemu będziecie mogli sobie wejść i, prawda, sprawdzić, czy może akurat wasza gra jest przeceniona. Kto wie, może czekaliście na przecenę waszej gry bardzo długo i nie mogliście znaleźć, a w tym momencie możecie wejść i zobaczyć, że minus 75% zniżki to jest naprawdę bardzo dużo. Więc zachęcam was do tego, żebyście wbili, zaznajomili się z tym, jakie są przeceny. No a dzięki temu, prawda, może jakaś gierka wpadnie do waszego koszyka i będziecie mogli się nią cieszyć przez długie, długie godziny. O, jest, prawda, przyszedł. Nie, czego chcesz ode mnie? Czego chcesz? Proszę, zostaw mnie, już mam dosyć. Wiesz, jaki dzisiaj jest dzień? Nie mam pojęcia, dzisiaj jest czwarty dzień siedzenia tutaj. Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj jest dzień, w którym będziesz robił wszystko, co ci powiem. Nie będę spełniać twoich życzeń. Nie chcę spełniać twoich życzeń, błagam. Nie, życzenia. Nie, proszę, nie rób tego. Ja chcę stąd wyjść. Możesz mnie wypuścić, błagam, bo już tutaj nudzi mi się. Oczywiście, że cię wypuszczę, bo idziesz ze mną i będziesz robił to, co ci mówię. A będą to ciężkie zadania? A wypuścisz mnie potem? No. Tak. Tak? No dobra, no. To w takim razie ci wierzę. Niech ci będzie. No, a co to będą za zadania? Przygotuj się. Idziesz ze mną, zaprowadzę cię. Nie, gdzie ty idziesz? Co to jest za dźwignia? No. O nie! No, musisz tam wejść. Nie, ja nie chcę tam wchodzić. Proszę, nie rób. Nie, masz tam wejść. Nie, dobra, co tu jest? Co tu się za dzieje? Za dużo gadasz. Nie, ja nie chcę tam schodzić. Ja nie chcę... A nie, nie! O nie! Nic nie gadaj. Co to jest za miejsce? No, to jest miejsce, w którym będę... będziesz wykonywał różne zadania. No dobra, no to miejmy to już za sobą, miejmy to z głowy. Jakie jest tam pierwsze zadanie? Ale jesteś gotów na te wyzwania, mam nadzieję. Nie, wydaje mi się, że nie jestem. Widzisz to siano? Widzę.
masz je zebrać, zrobić z nich chleb i spalić je w lawie. Co? No przecież to jest najpyszniejsze, że ten chleb jest najlepszy. Dlaczego? Ja nie mogę tego zrobić. Nie mogę tak wyrzucać jedzenia. No jak nie możesz, musisz to zrobić. Ale ty mnie nie karmisz w ogóle, wy mi dajecie zepsute mięso, a tu mam siano i nie mogę go zebrać i zjeść. Ale zepsute mięso jest smaczne. Obrzydliwe, obrzydliwe jest. Nie, obrzydliwe jest bardzo dobre. Nie, najgorsze na świecie. Najgorsze na świecie jest. Ale niszczył chleb. Masz zrobić chleb i go zniszczyć. O nie, o nie, no, no, nie, ruchy, no dobra, dobra, robię to, ale nie chcę tego bardzo robić, proszę, pozwól mi to zjeść, a mogę chociaż troszkę zjeść, bo mam troszkę głodu? Nie. Dlaczego? A nasiona mogę zjeść, czy to też mam spalić? A jedz te nasiona, rób ten chleb i masz go palić. Brakło mi jednego do zrobienia jeszcze jednego chleba, i co z tym? No to spal też. Czyli co, nasiona też mam spalić, czy nie, bo nie słyszałem, co powiedziałeś? Jak chcesz, ale ty możesz się spalić. Ale nie, no ja... I tak ci się raczej do niczego nie przydadzą. Dobra, palę chleb, palę chleb. A spaliłeś cały chleb? Cały chleb spaliłem, no. No i widzisz, twoja reputacja jest... Dobra, patrz, no nasiona też już wyrzucam, bo nasiona co mi z nasion. I bardzo dobrze robisz, twoja reputacja jest skończona. Ej, ale, a co to jest? Co to jest za lampa? No, to jest zwykła lampa. Tak? Okej, nie, nic, po prostu tak dziwna była. Dobra, no, jakie jest kolejne zadanie? Masz zbudować pomnik swojego szefa. Czyli jestem naprzeciwko ciebie. Znaczy, nie, jak twój pomnik masz zbudować? Nie! Tak, masz mnie zbudować. Z czego? Z czego? Nie mam żadnych budulców. No tutaj. Aha, o nie, o nie. Wszystko jest gotowe. Dobra, tak, a będziesz pozował? Spoko, jetowice muszą mieć, wiesz... Wspomnij własnego króla. Dobra, no to czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie zmieści się tu. Co mnie to obchodzi? To, dobra, to rozwalę. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, czyli tak idealnie, dobra. Dwa, trzy, cztery. Lampa przeszkadza, muszę ją rozwalić. Proszę bardzo. Po co ci twój pomnik? Po co ci twoja podobizna? To jest bez sensu. Jesteś obrzydliwy. No bo jetowice przejąłem. Znaczy, nie, to jest dalej palionowo, nigdy nie przejmiesz jetowic. To będzie, znaczy nie palionowa, nigdy to nie będą jetowice. Ale to już nie jest palionowo, czy ty widziałeś, żeby ktoś tam był? Ono jest całe zaśnieżone. Ja nie widziałem, żeby ktoś tam był, bo mnie tam już dawno nie było. Przez to, że mnie tutaj więzisz. Ale cię już nigdy nie będzie, teraz będziesz mógł podziwiać jetowice. Nie będę nic podziwiać. Dobra, zobaczmy, jak ty tu wyglądasz, dobra. 4 tutaj, czyli potrzebujemy raz, dwa, dobra, tu, czyli robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. O nie, raz, dwa, trzy. Dobra, tutaj też. Coś takiego. Ale ty jesteś szpetny. Co ty mówisz? Nic nie mówiłem. Podpadasz mi znowu, podpadasz. Nic nie mówiłem. Dobra, czekaj, bo tutaj są kłopoty, są tutaj lekkie, chyba źle to zrobiłem. Wiesz? Chyba źle. Jestem zażenowany. Czekaj, już to tutaj jakoś ratujemy. Co jest trudnego w zbudowaniu mnie? No wszystko, no chociażby to, że wyglądasz jak pół dupy za krzaka. Jak co? A ty jak wyglądasz? Dobra, cicho, nie mądruj się tam, no dobra. No właśnie. Tu. Kurczę, nie dałeś mi żadnego kilofa, jak ja tu mam rozwalać to, jak się pomylę? A co ja ci poradzę? Dobra, no rozwalę sobie to ręką już. Ale nie, no to dobra, no przynajmniej nie będziesz tu w ogóle podobny do siebie, ale... Ale to może i lepiej. Co to jest? No co, no ty. Przecież to wygląda jak nie wiem. No jak co, jak ty, no. No, jak chcesz pożałować? Patrz, tak? Czekaj, bo ty masz oczy tu. O, źle, popełniłem błąd. Właśnie. Jeden. Kategoryczny. To dużo zmieni, bo nie będziesz miał takich gał dziwnych, nie? Tylko dałbyś mi kilof! Nie mam czym budować, to tak nie może być. Dobra, tu. Nie przesadzaj. A teraz to będzie wyglądać lepiej? Podoba ci się już? Masz kilof! Gdzie mam kilof? O, faktycznie. Tu. Niesamowite. Yeti się zlitował. Dobra, dobrze to wygląda? Za długo to trwa. No może być. Może być. Co, jesteś niezadowolony? No co, takie masz wyłupiaste gały. Tu jeszcze można twarz ci poprawimy tak, żebyś tutaj miał bardziej... Nie wiem.
Nie, więcej od ciebie nie oczekiwałem, że tak powiem. Aha, okej. No to mam wiedzieć, że to masz tyle. Ale dobra, ale za to, że taki śmieszek jesteś, aha, to teraz masz tam pójść, rozumiesz? Do tego sypkiego śniegu. Nie. Masz tutaj, kurczę. Nie, no, ja nie mam żarcia żadnego, ja zginę tu. A co mnie, do ostatniej chwili masz tu. Brrr, jak to zimno. Zimno. Jak, do ostatniej chwili? No, czyli tak, co, mogę wyjść dopiero, jak będę miał ile? Pół serduszka, ta? No dobra, powiedzmy. Dobra, niech ci będzie, Ale ty marznie. Ale po co ty to robisz? Dlaczego? O, Yeti! Yeti! Ale ja lubię, mi się podoba. A też ci się nie podoba, też zimno, też zimno było. Ja jestem zimnoodporny, dobrze to widzisz. Dobra, tu podejdź, tu, jeszcze raz tam se wskocz. Czerp sobie. No nie, to jest tak zimno. Nie, no długo jeszcze, dosyć. Co? O, widzisz, dobra, wróćcie tam. No widzisz, siedź tu tak jak ja. O nie, ginę. O nie, zginąłem. Nie, najgorzej. O nie, jestem z powrotem. Nie, musisz tu przyjść mnie wypuścić, bo ja nie mogę tego rozwalić. Dużo mi tych zadań jeszcze zostało? Bardzo dużo. Jak dużo? Bardzo dużo. Ej, już mam dosyć. Będziesz, już nie chcę. Będziesz cierpiał. Już nie chcę, teraz ty pierwszy. Dobra, ruchy. Ty pierwszy. Wiem, że mnie wykiwasz. Nie, bo mnie wykiwasz. O nie, dobra, no. Dobra, jakie jest kolejne zadanie niemiłe, bo tutaj zginąłem. Aj, nie chcę w to wchodzić po raz kolejny, dobra, no. A jakie niemiłe? Nie, bardzo dobra, niemiłe, zginąłem teraz jest przez fajne to. Zadanie, teraz jest przyjemne. Dobra, no, to jakie? Chodź. Weź tą książkę i masz to podpisać. Przepisanie? Nie! Jaszczyson oświadczam, że ten dokument pozwala jedynie przejąć mój dom na własność. Nie, no ty nie możesz takich rzeczy robić. To jest... Ale jak nie mogę? To jest niezgodne z prawem, to jest mój dom, nie masz do niego żadnego prawa, rozumiesz? Nie mogę tego zrobić. Zaraz będę miał. Nie zrobię tego. Musisz to zrobić. Nie zrobię tego. Musisz to zrobić, bo już się denerwujesz. Poza tym mogę przejąć po prostu ten dom, ale jestem miły i pozwalam ci po prostu podpisać fakt, który mi ten dom po prostu da. No dobra, niech ci będzie, ale... A ty i tak go nie potrzebujesz, bo twój nowy dom jest tam na górze. Kurde, jak ja cię nienawidzę! Dobra, masz to. Bierz ten dom, wiesz wszystko, jak jesteś taki. Dobra, nic po prostu. Będziesz cierp... O, patrz, idziesz z powrotem, tu ładujemy cię, o. O, widzisz? Siedź tam. Ja lubię zimno. No to właśnie, kurczę, to właśnie nie fajnie, że lubisz zimno. Dobra, to teraz może coś miłego. No. Nie musisz dać mi komplement. Dla kogo to jest miłe? Dla mnie. No, dla mnie niekoniecznie. Dobra, tobie to komplement. Nawet najlepsze dobra. Nie trzeba ich wymyślać. Po prostu... Ale będę z tobą szczery. Będę z tobą szczery, okej? Okay? Co? Niestety, ale no nie da się ciebie skomplementować, więc będę udawał. Będę musiał udawać, bo w tobie nie ma nic pozytywnego. Szczere. Ale w tobie nie ma nic pozytywnego, ty jesteś złem wcielonym. Rozumiesz? Jesteś niemiły. Nie jestem zły, ja jestem dobry. Tylko wy po prostu nie rozumiecie, że ja będę lepszym władcą Palionowa. Już czekaj, się a może stanąć tutaj przy tej wodzie? Tak. Dobra, tu... Czemu ty nie bijesz swojego pana? Chodź tu. Aj, nie! Dawaj ten komplement. No dobra, masz niebieskie serce. O, to miłe, bo mam sobie. W ogóle nie miłe. To było co po prostu... Miłe? Mi się podobało. Bo jesteś z... No kurczę, no nie! Dobra, ała! Dobra, jakie tam jest jeszcze zadanie? Dawaj mi. Już sobie to z głowy. Jedno ostatnie zadanie. O, jak miło. Dobra, czy to... A wiem, jakie to zadanie. Zabij Yetiego, okej. A nie, to nie jest zabij Yetiego, tylko utop się w tej zimnej, lodowatej wodzie! Nie chcę tego robić! Masz się utopić, masz tonąć, masz kurczę cierpieć! Czemu to jest ostatnie zadanie? No bo tak, no bo już po tobie. Dobra, słuchaj, mam kilka słów ci do powiedzenia. Okej, utonę tu, ale... Jak chyba w wodzie. Będziesz, prawda, będziesz, że tak powiem, mroził się w tym swoim lodowym piekle i no współczuję ci, nikt ci nie będzie lubił, rozumiesz, jesteś zerem. Ja mam jesteś zerem. Palionkę, a ty kogo?
Nie, no to jest nienormalne. Dlaczego ja tutaj muszę tak żyć? Mam już tego serdecznie dosyć. Nie wiem, widzowie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Ja tutaj z tej klatki to już chyba nigdy, totalnie nigdy nie wyjdę. Już mam serdecznie dosyć. No cóż, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie, żeby mi się udało stąd wyjść. No ja kończę ten odcinek. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.